Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i w tym wideo odpowiem Ci na pytanie, czy osoba z wadą wzroku, ale która przeszła pozytywnie badania na komisji wojskowej, może zostać marynarzem. Zapytanie internauty. Witam, około 2 tygodni temu miałem wizytę u okulisty, który stwierdził mi wadę po -2,5 dioptrii na prawe i lewe oko. Czy taka wada dyskwalifikuje mnie z otrzymania u Pana, czyli u mnie, międzynarodowego świadectwa zdrowia marynarza? Dodam, że noszę soczewki kontaktowe, które neutralizują mi tą wadę całkowicie. Mam ostrość wzroku 1.0. No, jeżeli nie, to chciałbym się dopytać, jakie badania są wymagane u Pana? Tak jak wspomniałem, w maju miałem przeprowadzony komplet badań przez Wojskową Rejonową Komisję Lekarską w celu złożenia dokumentów na Wojskową Akademię Medyczną. Przypominam, teraz jest koniec czerwca. Niestety samych badań nie posiadam. Otrzymałem jedynie orzeczenie z komisji o zdolności do zawodowej służby wojskowej. Natomiast te badania obejmowały EKG, RTG, klatki piersiowej, wszystkich odcinków kręgosłupa, badania krwi i moczu, łącznie z tymi na obecność narkotyków, audiogram, wizyta u psychiatry, okulisty, dentysty, internisty i tam paru innych. I czy mimo wszystko mam wykonywać te badania na nowo? Czy mogę Panu przysłać jedynie to orzeczenie komisji? No, postaram się o kserokopię wszystkich badań. Liczę na szybką odpowiedź. No cóż, odpowiadając na to pytanie. Uważam, że RWKL raczej podchodzi do sprawy sumiennie. Normy kandydatów na żołnierzy zawodowych są bardzo podobne jak na marynarzy. Wojsko ma nadmiar kandydatów, także odsiew jest spory. No, nie za bardzo wynika z tego maila, czy to widzenie stereoskopowe jest zachowane. No, zakładam, że przy idealnej ostrości wzroku ono jest. No, wojsko w sumie też je wymaga, także przypuszczam, że bez zachowanego widzenia stereoskopowego nie byłoby kategorii wojskowej A. Natomiast do swojej oceny nie potrzebuję samego orzeczenia końcowego tej komisji, tego RWKL-u, a konkretne wyniki badań, może być ksero, czyli konkretne wyniki badań, to chodzi o krew, mocz, te właśnie konsultacje okulistyczne, czy tam wszystkie inne zrobione. Natomiast jak nie masz tych wyników, no to niestety musisz je powtórzyć. I mam wątpliwości, czy ta komisja wojskowa wyda ci nawet na Twoją prośbę same wyniki badań. Wiem, że przynajmniej we Wrocławiu był z takimi rzeczami kłopot. Także jeżeli nie zdobędziesz tych wyników pojedynczych badań, będziesz je musiał u mnie powtórzyć. Także na tym w sumie kończę. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia. Koniecznie skomentuj to wideo tutaj poprzez komentarze poniżej. Oczywiście możesz wejść tutaj na mojego bloga Badania Lekarza Medycyny Pracy.com. Opisuję tam podobne przypadki marynarskie. Możesz tam się też zapisać do newslettera, gdzie znajdziesz całe multum innych podobnych sytuacji orzeczniczych, również z badań marynarzy, kandydatów na marynarzy lub kandydatów do szkół morskich. Także bye bye, mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia.